Beściorem? Nie wiem, kim jest Beścior, ale no, cześć, cześć. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Co będziemy robili w dzisiejszym odcinku? Nie mam zielonego pojęcia. Wstałem rano, bo obudziła mnie niestety dziewczyna. Jako, że już nie mogę spać, stwierdziłem, a nagram taki z rana odcinek, w którym na pewno dropnę legendę i to jest mój jedyny plan na ten odcinek, czyli chcę dropnąć legendę. Czy mi się to uda, czy nie? Mam nadzieję, że kurczę, w pewnym chociaż stopniu zrealizujemy ten mój plan. Spróbujemy ubić to na szybkiej, żeby nie przedłużać. Czy mi się to uda? No oczywiście, easy, easy. Mamy złotko, ja pójdę szukać jakichś herosów i zobaczymy, co w tym odcinku dropniemy. W sensie, jaką legendę, no bo to, że dropniemy legendę, to jest oczywiste, moi drodzy, no tak jak w każdym odcinku. Więc trzymajcie kciuki za fajną legendę, a ja trzymam kciuki, żebym szybko tych herosów znalazł. Okej, okay, szukam demonista, więc w międzyczasie ubijemy sobie Sadolię i ubijemy sobie Ananiela z Gotardusem. Więc sobie jeszcze czmychniemy do przedsionka i Ananiel, z tego co przechodziłem, no to już tam się chyba respił. Powinien stać już na swoim miejscu i powinien być już dwójką, które mogę ubić i dropnąć z niej legendę. Oczywiście, czy Ananiel stoi, czy ktoś już go ubił? Chyba już ktoś go ubił niestety, ale lipa. Ale lipa, panie. Ty gnojku ubiłeś. No i nasze kochane gąsidło, które da nam legendę najprawdopodobniej. Niestety, kury, no tego nie mogę zaatakować, więc najprawdopodobniej padnę na szybkiej. A jednak nie. I patrzcie, dwa unikaty nam dotknęły. Taki piękny i taki piękny. Wezmę sobie je na pamiątkę. Cięcie. I klasyka gatunku, czyli oczywiście złodziej znajdujący się w stajni. Moi drodzy, napiszcie teraz w komentarzu swoje zdanie. Czy uważacie, że kiedykolwiek, kiedyś po prostu uda mi się dropnąć legendę ze złodzieja? Ja nawet nie chcę... Nawet nie chciałbym jej mieć w torbie, nawet jeżeli bym bił w grupie i żeby po prostu zobaczył, że faktycznie można tą legendę dropnąć. Tylko chcę naprawdę zobaczyć tą fioletową ramkę i to już mi wystarczy, naprawdę. To jest mój chyba jedyny cel obecnie w Margonem, bo to jest po prostu porażka. Mamy kamień i podskrobione chciwości, ej! Kurde, co ten złodziej nam dał, powiem wam. Tego się za cholercie nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Kamień nieposkrobionej chciwości. No pięknie, pięknie. No to lecimy dalej. Czy ja już taki kamyk mam? Chyba nie. Chyba takiego nie mam. A może? No nieważne. Ale powiem wam tak. To był chyba najlepszy drop ze złodzieja, jaki do tej pory miałem. I przy którym do tej pory byłem. Okej, okay, czekamy sobie na gąsa. 3 minutki. I lecimy z kolejnymi herosami. No i kolejny klasyk, jeśli chodzi o mój kanał, czyli zły przewodnik, z którego bardzo bym chciał, kurde, ja w ogóle dzisiaj dużo od tych herosów wymagam, ale z przewodnika chciałbym po prostu zamienić tą zbroję, na magiczne profesje i to by mi naprawdę wystarczyło, nawet nie włączyłem muzyki z wrażenia, że znalazłem przewodnika. Więc przewodniku, jeżeli cię interesuje taka wymiana, to bardzo bym cię prosił, żebyś dał mi tą magiczną, to wtedy tą zniszczę. Ja kurna. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Robimy tak. Jeżeli dropnę teraz ze złego przewodnika zbroję na magiczną, na magiczne profesje, to tą zbroję niszczę. Ok? Tak się umawiamy. Kurwa. Teraz to chcę, żeby ta legenda nie spadła, nie? No ale może to zachęci przewodnika do tego, żeby mi tą legendę oddał, cholercia. Więc zbroję na magiczne, jak dropię z przewodnika, to niszczę zbroję na fizyczne. Moi drodzy, to już jest, kurde... Uwaga, uwaga, uwaga. Czy niszczę zbroję, czy niszczę, czy nie niszczę? Dobra, na szczęście nie. Uff, tu się troszkę, kurde, wystraszyły, powiem wam. Bo zawsze jest tak, że jak... Dobra, tak. Weźmy sobie tą. Smocze runki. Smoczych runek mam niestety bardzo mało, bo mam tylko... 30, prawie 3000 smoczych runek, więc to jest oczywiście bardzo mała liczba XD. No, więc zawsze jest tak, że jak chcecie coś dropnąć, to nie dropnięcie, a jak powiecie coś głupiego typu dropnę to niszczę inne legendy, to kurna, no to Margonem czasami potrafi nas tak, kurde, zaskoczyć negatywnie, a czasami i pozytywnie. Dobra, jesteśmy na gąsie, ja podchodzę sobie do maga, atakujemy oczywiście na szybkie, no bo jak żeby inaczej. I z gąsa piękny drop mamy, gdyż jest to małe złotko, które mi się przyda, bo mogę je sobie sprzedać, znaczy zjeść i mieć z tego pieniążki.
Nie powiem wam szczerze, że kurczę, dzisiaj herosi mnie lekko zaskakują. Aż znowu nie włączyłem muzyki. Z wrażenia, okej, okay, jest GTS. Music leci in my headphones, so I can... Tutaj attack this heros. I dropnąć jego legendę. Oczywiście, chociaż tak, powiem wam tak, z kostka tej legendy bym... Nie to, że nie chciał, ale z kostka nie jest mi potrzebna legenda, tak naprawdę, więc... No to tutaj z kostka to... Nie zależy mi tak na legendzie. Wolałbym na przykład dropnąć z przewodnika zbroję na magiczne, niż dwie legendy z kostka, tak naprawdę. Bo mnie tutaj jakoś te itemsy już za bardzo nie interesują w Margonem, gdyż w tą grę, no powiedzmy, no nie gram. Tylko jak nagrywam albo streamuję, to wtedy włączam Margonem, tak sam dla siebie nie gram. A więc te itemsy mnie tak za bardzo nie interesują. No ale mam te dwa, no jeden w sumie cel. Tylko ten pierwszy ze złodzieja, jakbym dropnął, to mogę swoją karierę margonemską, kurde, kończyć tak naprawdę. Ale tego nie zrobię, najprawdopodobniej. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Zanim ja dropnę te łapki, znaczy przepraszam, ten pierścień ze złodzieja, to moi drodzy, jeszcze minie tyle czasu, że masakra. Dobra, pójdźmy sobie tutaj do maga, zaatakujmy na szybkie oczywiście i z gąsa dropi nam, kurczę, tylko złotko z takich ciekawszych rzeczy. No jako, że to złotko nam tylko wydropiło, to wyleczymy się tym i robię ciącie. And the next classic on my channel, moi drodzy, patrzcie, akurat, no teraz już zniknęło, to już tego nie widzicie, dopiero, kurde, zrespił się gąs według tego licznika, więc dzisiaj ci herosi, no tak naprawdę, wychodzi na to, że jak ubiję gąsa, on ma tam respa 3 minuty z hakiem, to w tym czasie znajduje herosów, więc dzisiaj jest mega szybki odcinek dla mnie oczywiście, jako do kręcenia, dla was będzie pewnie taki jak zawsze, jeśli chodzi o długość, bo wy widzicie efekt finalny, a to ja siedzę czasami i 4 dni, żeby odcinek nakręcić, bo nie mogę znaleźć ani herosów, ani niczego ciekawego, więc bez przedłużania, bo już właśnie teraz przedłużałem. Wbijmy karmazyna, moi drodzy, i dropi z niego, co z niego może dropnąć? W sumie z karmazyna nic nie potrzebuję. Jakby był naszyjnik, to w sumie by było spoko, aczkolwiek wielkiego parcia na to nie mam. Cynoborowe cięcie zemsty. Okej, okay, nie bierzemy tego, relogamy się na beściora, czyli na mojego paladyna i ubijemy sobie gąsa. Jeżeli mam jakąś chrypę czy coś takiego i dziwnie to słychać na nagraniu, no to trudno, ale nie wiem, czy mnie coś przewiało, czy o co chodzi. Coś czuję, że po prostu mam inny głos, ale, co to kurde. Co tam głos, lecimy z gąsem i dropimy z niego piękne złotko, moi drodzy, no kto by się spodziewał, że takie dobre dropy tam wylecą. Ja bym się tego nie spodziewał. Dobra, to co? Coś ogarniemy sobie jeszcze i będziemy powolutku chyba kończyć. Ubijmy sobie gąsa one more time. One more time. Niestety dałem turkę, a jako, że dałem turkę, no to ubijmy sobie na tej turce. Przyzwyczajenia, moi drodzy, z przyzwyczajenia, no bo wiecie jak jest, kurde, no. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo w tym argonenskim świecie, kurde, przetrwać. Margonemskim wariatom i graczom. Co ja w ogóle pierdzielę dzisiaj? Nie mam kompletnie pojęcia. No mówię, dziewczyna mnie obudziła, więc już i tak bym nie zasnął, więc coś trzeba robić. To stwierdziłem, że moich widzów zadowolę pięknym, nowym, świeżutkim odcineczkiem, na którym dropnę złoto z gąsa. Na pewno wam się podoba ten odcinek, więc zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy. Ja szukam jeszcze przewodnika na świecie Unia, więc może nam się, kurczę, przyfarci i może go znajdę. Więc mam nadzieję, że zaraz do zobaczenia na przewodniku. Dobra, ubijmy gąsa i zostały mi dwie mapki do przeszukania, jeśli chodzi o złego przewodnika. Więc kurczę, może coś się uda ogarnąć jeszcze z nim. Ty, co jest? Mi tak zlagowało, czy o co chodzi? Czy ten gąs taki mocny? A, zlagowało mi, okej. No niepotrzebnie, kurde, dałem tą. Teraz trochę się boję dać tą turkę. Dobra, ścisnę to na szybkości. Przepraszam bardzo za to, że kliknąłem znowu turkę. No co jest? Wyleczę się? O dobra, zajebiście. Dawaj, pani! O kurwa! Ty! A co to się stało, przepraszam? XD? Prawie padłem. Ty, no tego to ja się nie spodziewałem, pani.
Dobra. Cięcie szybkie i idę szukać do końca tego przewodnika, może go No i niestety nie było ani tego, kurde, Opka też przeszukałem, bo stwierdziłem, mówię, a może chociaż jego i niestety. Więc w tym odcinku to na tyle, stwierdziłem, że ten odcinek będzie składał się właśnie z Herosów na niższym poziomie i set dwójki, jaką był Gons. No i następny odcinek, jeżeli chcecie go w miarę szybko, to zostawcie łapki w górę. Następny odcinek będzie z Herosów na wyższym poziomie i na przykład z Razoglaga albo Starmusa, więc bijemy Gonsa ostatnio raz w tym odcinku. Szybka walka oczywiście, damy radę, mam nadzieję, że tak. No i pięknie, zwykłe złotko, które sobie bierzemy i mamy ponad 100 tysięcy pieniążków nowych, świeżo wypranych. I w tym odcinku to na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie, ała, ale się walnąłem łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, to kliknijcie dodatkowo dzwonek, napiszcie piękny komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!